To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 114 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą moimi wynikami Ike Plus i opowiedzieć, dlaczego zdecydowałem się przenieść środki do domu makterskiego. Jednocześnie chciałbym Cię bardzo serdecznie zachęcić do odwiedzenia bloga. Tam znajdziesz wpis towarzyszący temu podcastowi, który zawiera zrzuty ekranu z konkretnymi danymi, które lepiej zobrazują to, o czym opowiadam. Ale opowiem także o pewnym pomyśle dotyczącym moich inwestycji i jestem bardzo ciekawy, czy będzie on dla Ciebie przydatny i interesujący. A jeżeli słyszysz jakieś takie burczenie, borowanie, to nie burczy mi w brzuchu to sąsiad ze dwa piętra niżej. Coś tam stara się zwalczyć z wiertarką, i ponieważ czekałem już od godziny, czy przestanie, czy nie, ale widzę, że chyba robi coś ważnego, więc stwierdziłem, że nagram, i mam nadzieję, że ten odgłos w tle, jeżeli taki się pojawi, nie będzie zbyt uciążliwy. A zanim przejdziemy do podcastu, to chciałbym zwyczajowo wyróżnić i przybić taką wirtualną piątkę jednemu z was, słuchaczowi, który poświęcił swój czas i energię na napisanie recenzji mojego podcastu w serwisie iTunes. Ilekroć mam, mam jakiś gorszy, czy cięższy dzień, trochę mniej mi się chce. Odpalam sobie ten serwis, czytam wasze dobre słowa i nawet nie zdajecie sobie sprawy z jak wielką radością czekam na kolejne, jak bardzo to pomaga w przygotowywaniu kolejnych materiałów dla was. I w tym tygodniu ta wirtualna piątka i moje serdeczne pozdrowienia oraz podziękowania lecą w stronę użytkownika P. Malkow, który 26 kwietnia zostawił taką oto recenzję. Siła spokoju. Połączenie wiedzy merytorycznej i spokoju przekazu, coś czego bardzo brakuje w przestrzeni publicznej. Najlepsza pozycja na polskiej scenie podcastowej. Drogi Pmalkow, dziękuję Ci za te miłe słowa. Życzę wszystkiego dobrego Tobie i całej Twojej rodzinie w każdej sferze życia, niezależnie od tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej. A teraz już zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj pokażę Wam wyniki mojego portfela IKE oraz jego stan po ostatnich rynkowych zawirowaniach. Pokażę też wszystkie produkty emerytalne, z których korzystam te inwestycyjne. Potem opowiem o migracji z moim IKE IKE do innej instytucji finansowej, a konkretnie do domu maklerskiego. No i wreszcie podzielę się kolejnymi pomysłami dotyczącymi moich inwestycji. I to będzie trochę taki nietypowy odcinek, bo będę was prosił o parę podpowiedzi, o parę odpowiedzi. No, i o podzielenie się swoją opinią na temat tego mojego zamysłu dotyczy, dotyczącego inwestowania. Ale najpierw, najpierw zacznę, słuchajcie, od czegoś takiego. Ponieważ zależy mi, aby przygotowywać tematy, które są dla Was pomocne, które są dla Was interesujące, muszę Was najpierw poprosić o bardzo konkretną podpowiedź. W komentarzach na moim blogu, na Facebooku, na YouTubie oraz w mailach, które otrzymuję, dominują obecnie takie trzy propozycje tematów. Ile wynosi prawdziwa inflacja? To po ostatnim yy, wpisie na temat. Yy. Jak chronić oszczędności u inflacji? Dużo takich komentarzy się pojawiło i poddajecie w wątpliwość te dane, które są w głosie. Więc pytanie, ile wynosi prawdziwa inflacja, czy chcielibyście, żeby taki odcinek dla was przygotować za tydzień, czy może czy oszczędności w bankach są bezpieczne, tu też widzę dużo tego typu pytań i niepewności z Waszej strony. No i trzeci temat, czy Polska może zbankrutować, czy, czy, czy nie odda nam pieniędzy i tak dalej. Więc jeżeli jesteście za pierwszym tematem. W Piszcie po prostu w komentarzu jedynkę, jeżeli za drugim, to dwójkę, jeżeli za trzecim, to, trz, to trójkę. A ja po prostu, śledząc potem dokładnie komentarze, wybiorę temat i opracuję dla was na przyszły tydzień. I w ten sposób myślę, wpiszę się jeszcze lepiej w wasze oczekiwania. A teraz już przejdźmy do tego, co przygotowałem dla Was dla Was dzisiaj. Tutaj też bardzo dużo pytań dostawałem co z IKE, co z IKE, co z IKE, co robisz z IKE plus, bo rynek szaleje. No to pokażę dzisiaj co tam się w tym IKE dzieje. Osoby, które śledzą mój blog od dawna doskonale wiedzą, że od grudnia 2014 roku pokazuję na blogu jeden z moich portfeli inwestycyjnych, czyli właśnie indywidualne konto emerytalne, które prowadzę w NN Investment Partners. Jak pogrzebiecie w spisie treści na blogu, to znajdziecie ten artykuł, taki już archiwalny, z który tutaj pokazuję. I tam pokazywałem dokładnie, które fundusze inwestycyjne po raz pierwszy umieszczałem w portfelu tego Ike. Po co w ogóle ten cały eksperyment na blogu? No bo wiecie, ja wierzę, że pokazywanie konkretnego portfela, pokazywanie podejmowanych przeze mnie decyzji znacznie bardziej pomaga w zdobyciu konkretnej wiedzy na temat inwestowania niż jakieś tam wiecie ogólne teoretyzowanie albo opowiadanie, ile to ja nie zarobiłem, ale bez pokazania tego, co dzieje się w środku, bez pokazania kosztów transakcyjnych, bez pokazania innych rzeczy. U mnie mogliście zobaczyć wszystkie podejmowane decyzje, popełnione błędy, dostosowania składu portfela po drodze. Przeszliśmy wspólnie przez takie sytuacje jak Brexit, jak spadki z końca 2018 roku, jak ta cała głęboka besta na polskich akcjach. Teraz nawet atak koronawirusa. A wszystko na realnych pieniądzach, na realnych transakcjach, czyli z uwzględnieniem wszystkich kosztów, czasu potrzebnego na realizację transakcji i tym podobne. I gdy zaczynaliśmy tą przygodę, to wtedy w tym portfelu tam było 13 tysięcy złotych, a dzisiaj jego wartość wynosi nieco ponad 95 tysięcy. Dlatego rzucimy sobie ostatni raz okiem na wyniki tego portfela, a później opowiem Wam, jaki mam pomysł odnośnie swoich inwestycji. No to jedziemy. To, co widzicie tutaj, to są wyniki historyczne. To są wyniki z, z czasu, kiedy ostatni raz skład portfela pokazywałem wam na 52. wtorku z finansami. To było 17 marca i wtedy omawialiśmy po raz pierwszy wpływ koronawirusa na nasze finanse. No i te wyniki wyglądały wówczas w taki sposób, że portfel pomimo już tych spadków, z, yy, był 16% cały czas. Na plusie, WIK od początku naszej przygody był w sumie 30%. O tu i będzie wyraź, wygodniej patrzeć. WIK był blisko 30% na minusie, skumulowana inflacja 8,53, depozyty 8,85. Suma wpłat 88 tysięcy, tam 82,4, przepraszam, wartość portfela, suma wpłat, no i 6154,32 zł. 32, to była wartość tego nominalnego zysku. To był czas paniki. Paniki wywołanej tą niezwykłą sytuacją. Na światowe giełdy spadały wtedy po 6-8% dziennie i kiedy dopytywaliście się mnie, co robię z tym portfelem, powiedziałem na spokojnie, że no jestem spokojny, portfel był przygotowany, był w stanie ostrożnym, tym konserwatywnym. Ale dodałem jeszcze to, co widzicie tutaj, czyli powiedziałem wtedy, że do tej pory byłem bardzo ostrożny, ale zaczynam robić się mniej ostrożny i wychodzić powoli ze stanu ostrożnego mojego portfela, w stronę bardziej ofensywną. Tutaj macie wklejony link, do, czy też screen z filmu na YouTubie. Tam o 16 minuty 45 sekundy opowiadam, co się działo wtedy w tym portfelu. No właśnie, i zobaczmy teraz. Jak ten ruch, który wykonałem, przełożył się, jak odbił się na wynikach tego portfela? No wynik Tutaj możecie zobaczyć screen z mojego serwisu transakcyjnego IKE, z konkretnymi kwotami, ile jest w którym funduszu. W tym momencie po prawej stronie są wykresy roczne poszczególnych funduszy. Zobaczcie NN obligacji prawie 9% jednostka K w ciągu 12 miesięcy. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wynik. Nie do powtórzenia moim zdaniem, w ciągu kolejnych 12, 12 miesięcy. Udało mi się zwiększyć tą ekspozycję na akcje do mniej więcej z niecałych 20-28%. Jak to się przełożyło na wyniki przy tym odbiciu? No pomogło oczywiście wynikom, wynikom portfela. On jest w tej chwili 22% na plusie depozyty 903, inflacja 874 WIG prawie połowy odrobił na tym odbiciu minus 16,2. Oczywiście, cały czas tu widzicie, co miesiąc sam lecą sobie wpłaty automatem do tego, do tego portfela. To są stałe zlecenia, żebym nie musiał się zastanawiać i podejmować decyzji. Suma wpłat 85 tysięcy, wartość portfela 9514, 95 zysk nominalny 10 495 zł. E to co jeszcze chciałbym na co chciałbym zwrócić uwagę, zobaczcie, że to przy naprawdę bardzo niewielkiej zmienności był osiągnięty ten wynik. Widzieliście, że ja tam inwestowałem w sposób taki spokojny, bardzo konserwatywny, wręcz leniwy. No, to jest taki portfel, na który poświęcałem godzinkę raz na kwartał. No i teraz pytanie, no dlaczego chce się jednak przesiąść z tego Ike Plus, czy coś jest nie tak z tym produktem? Moim zdaniem produkt cały czas jest ok dla osób, które chcą w sposób pokazywany przeze mnie na blogu nauczyć się pomnażać oszczędności, które chcą wpłacać regularnie niewielkie kwoty. Do niedawna w zasadzie był bezkonkurencyjny. Jeśli ktoś nie chciał samodzielnie kupować akcji w domu maklerskim, a trzy dostępne ETF-y Lexora notowane na GPW to było dla niego za mało, no to... Mm, Oczywiście taki produkt był OK, więc kilka słów jeszcze na jego temat chciałbym powiedzieć. Tam jest dostępnych 26 funduszy, w tym jeden fundusz indeksowy z obniżonymi opłatami. W zeszłym roku wszedł. To co ten zespół inwestycyjny, co ja bardzo lubię w tym zespole inwestycyjnym, to jest takie bardzo odpowiedzialne podejście do ryzyka. Nie ma oczywiście w tym produkcie żadnych opłat manipulacyjnych. Jest pełna elastyczność wpłat, wypłat, niskie kwoty inwestycji, tam od 50 zł można sobie już wpłacać. No i 6 lat z rzędu łącznie z poprzednim rokiem to był produkt numer jeden, jeżeli chodzi o ofertę funduszy inwestycyjnych w Polsce I to nie numer jeden moim zdaniem, tylko numer jeden zdaniem analiz online, czyli niezależnego serwisu e, badającego różne. Na to co było, a i używam już czasu przeszłego, to były opłaty. Opłaty, które 5 lat temu, jak ruszaliśmy z tym, były dość konkurencyjne, bo niższe od zwykłych funduszy, no ale po drodze pojawia się konkurencja, tak? Pojawiło się IMPZU z pasywnymi funduszami, z niższymi opłatami. AXA bardzo mocno zeszła ze swoimi opłatami, no a Enen Investment Partners z tymi opłatami niestety został na takich poziomach, jak widzicie tutaj: 2,70 w funduszu akcji, 2,32 w funduszu akcji globalnych, 0,95%. Funduszu NN Obligacji. Zwróćcie uwagę, że ja pokazuję tu tak zwane opłaty obciążające aktywa, opłaty bieżące, które odczytuję z dokumentu KIT. Nie samą tylko opłatę za zarządzanie, ale sumę wszystkich kosztów, które obciążają aktywa. To war, warto o tym wiedzieć. No i między innymi dlatego, kiedy w grudniu. Opisywałem Wam IKE, zrobiłem też odcinek na ten temat bo taki wszystko: IKE nie trać, swoich, nie trać swoich pieniędzy. No to tam napisałem również o swoim pomyśle, że w związku z tym, że właśnie w grudniu zeszłego roku dwa domy maklerskie wprowadziły do swojej oferty możliwość inwestowania w globalne ETF-y, to tak jak pisałem, gdzie to jest tutaj. Zacierał ręce z radości, bo w długim terminie inwestowanie w ETF-y powinno przynieść lepsze efekty niż inwestowanie w aktywnie zarządzane fundusze. Powody takiego stanu rzeczy opisywałem oczywiście w moim cyklu o ETF-ach na blogu. No i zobaczymy w takim razie, czy faktycznie tak będzie. Nie rozstaje się z, zupełnie z NN Investment Partners. Tutaj możecie zobaczyć produkty, z których w tej chwili korzystam, produkty emerytalne. To jest właśnie to Ike Plus i ono w tej chwili powędruje do domu Maklerskiego. Ike Obligacje to jest produkt, w którym inwestujemy pieniądze mojej żony w dziesięcioletnie indeksowane inflacją obligacje skarbu państwa. No i jest również, mam pracowniczy program emerytalny w na którym też jest trochę, nawet sporo pieniędzy, trochę więcej nawet niż w tym IK i to są też m.in. te fundusze, które widzieliście na blogu. Słuchajcie, bardzo ciekawa sprawa, zobaczcie, chciałem wam pokazać, że bardzo duża jest różnica pomiędzy opłatami w tego typu funduszach. Jeżeli ktoś inwestuje w taką zwykłą jednostkę kategorii A to zobaczcie fundusz akcji 3% rocznie jest pobierana opłata w IKE jest trochę taniej, ale też ta opłata nie spadła 270.09 mam w PPE 122 funduszu spółek dywidendowych 045 funduszu obligacji no to już są takie opłaty, które nawet w tych aktywnie zarządzanych funduszach moim zdaniem mają sens w IKE zostały na zbyt wysokim poziomie przy tej konkurencji, która jest w tej chwili Zdecydowałem się na Ike w domu maklerskim, na przeniesienie tych pieniędzy, które teraz mam w Ike. Więc zabieramy te 10 tysięcy zysku, w sumie tam 95 tysięcy zrobimy transfer na to nowe, na to nowe Ike i po kolei za chwilę powiem, co będę z tym robił. Dlaczego? No jest ponad 150 ETF-ów w ofercie. Był taki czas, że się wahałem, bo nie było pewne, czy te ETF-y zostaną, czy to jest tylko takie chwilowe, bo tam nie było kidów, są, zostały, więc trzeba w to inwestować. To daje możliwość inwestowania w więcej rynków i klas aktywów, nie tylko akcji, nie tylko obligacje, ale też w surowce, w złoto. O tym wszystkim sobie pewnie w przyszłości porozmawiamy. Trzeba pamiętać jednak, że oprócz opłat za zarządzanie są prowizje maklerskie. Wpłaty są realizowane w złotówkach. Trzeba uwzględniać koszty przewalutowania i spread z tym związany. Nie ma hedgingu do złotówki w produktach tam dostępnych. No, podatek od dywidendy, pomimo tego, że to jest Wiket, to z zagranicznych funduszy, jeśli są notowane te ETF-y na innych rynkach niż Polski i niż na przykład Wielka Brytania, to jest pobierana opłata. Jest pobierany podatek od dywidendy. Inny jest też poziom bezpieczeństwa środków pieniężnych w domu maklerskim. Jak ja teraz przekażę tam te 95 tysięcy, no to tam, gdyby dom maklerski upadł, a te pieniądze nie będą zainwestowane w konkretne instrumenty, tylko po prostu będzie leżała gotówka na rachunku w domu maklerskim, dom maklerski upadnie, no to system rekompensat KDPW jest taki, że do tysięcy euro dostanę. 100%, a do 12 tysięcy euro, jeśli dobrze pamiętam, tylko 90% tych środków. Więc to są takie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. No ale słuchajcie, inwestowanie polega na podejmowaniu ryzyka po to, żeby mieć określone stopy zwrotu, a ja lubię inwestować. Natomiast zobaczcie, jak. A jeszcze może być trochę trudniej zbudować część dłużną portfela w polskich złotych, ale z tym wszystkim będziemy się mierzyć w przyszłości. Ale zobaczcie, o ile niższe są opłaty za zarządzanie instrumentami takimi jak ETF-y. One są dwu, trzykrotnie niższe nawet od tego, co jest w PPE i kilkukrotnie niższe od zwykłych funduszy. Dlatego właśnie zdecydowałem się, że dobra, mam teraz chwilę czasu, zajmę się tym, zrobimy ten transfer. Który dom maklerski Myślałem, że powiem Wam tu już dzisiaj, ale spędziłem cały wczorajszy dzień, żeby przejrzeć dokładnie ich ofertę. Są bardzo podobne. To będzie albo Boś, albo Dom Maklerski M-Banku. Pod względem opad są bardzo zbliżone. Chcę sobie przejrzeć jeszcze dokładnie, które ETF-y tam są, na których rynkach, żeby odpowiednio to dostosować do mojego portfela. No i ten zamysł, ten zamysł, słuchajcie, o którym musicie mi podpowiedzieć, który mam. To jest taki. Krok po kroku, co zamierzam zrobić. Po pierwsze, Ike Plus, poszło zlecenie do gotówki, pakujemy je, za chwilę pójdzie dyspozycja transferu do domu maklerskiego, który chcę wybrać No najpóźniej do końca tego tygodnia, pewnie jutro siądę i to zrobię. Potem będzie trwała sobie wypłata transferowa przez 30 dni, no więc będę poza rynkiem i potem stopniowo, jak już pieniądze tam wpłyną, jak dojdą dokumenty, dokumenty z Enel Investment Partners, no to będę mógł zacząć tymi pieniędzmi fizycznie inwestować i krok po kroku zbuduję sobie portfel. Ja zwykle nie robię tak, że wszystkie pieniądze ciach, ciach, ciach rozlokowuję, tylko staram się po prostu też rozłożyć w czasie i to też będę mógł Wam za jakiś czas pokazać. Pokażę wtedy ten portfel, ale mam w ogóle taką szerszą ideę. Zbliża się ta premiera mojej książki i tam opisuję... Jakby całą moją strategię inwestycyjną, pokazuję różne portfele i chciałbym szerzej wam tym razem pokazać, że nie tylko jeden portfel GIKE, ale trochę szerzej te wszystkie moje inwestycje długoterminowe w takim dobrze zdywersyfikowanym portfelu. I wtedy byśmy mogli dużo dokładniej omawiać też poszczególne instrumenty. No bo jak teraz się pytacie o jakieś ETF-y, no to trudno w oderwaniu od takiej praktyki. O tym mówić. Więc to by było takie praktyczne uzupełnienie treści w książce, bo jak przeczytacie książkę, to będziemy wszyscy na jednej stronie i potem dużo łatwiej będzie nam o tym dyskutować. No i tutaj pytanie bardzo ważne do Was: co o tym sądzicie? Bo jeżeli napiszecie mi teraz, że pomysł od czapy, nie zawracaj nam głowy, no to sobie odpuszczę takie publikowanie tych rzeczy, natomiast myślę, że raz na kilka tygodni. Taki edukacyjny odcinek byłby też bardzo, bardzo ciekawy. No, ale dla mnie ciekawy pytanie, czy ciekawy również dla Was. 780 osób live. Bardzo mi miło przy takim inwestycyjnym temacie. Bardzo się, bardzo się cieszę. I zaczynamy. O, widzę, jest dużo pytań o obligacje indeksowane inflacją. Natalia pisze. Ostatnio, chyba, były jakieś obniżki, jeśli chodzi o obligacje skarbowe. Czy nadal opłaca się inwestowanie w IKE w obligacje indeksowane inflacją? Interesuje mnie na razie bezpieczne inwestowanie mojego IKE, gdyż w ogóle nie znam się na tych tematach, więc nie chcę na razie ryzykować. Niestety od 1 maja Ministerstwo Finansów postanowiło o pół punktu procentowego obniżyć tą marżę ponad inflację. Co to oznacza? No, dla osób, które inwestują w te obligacje poza IKE, oznacza to, że Spadł poziom inflacji, przed którym taka obligacja faktycznie chroni. Bo jak dodamy sobie inflację plus teraz chyba w obligacjach czteroletnich jest 0,75 punktu procentowego, a w dziesięcioletnich jest inflacja plus jeden punkt procentowy i zarobimy sobie taką stopę zwrotu, a potem zapłacimy od tego podatek belki, to suma sumarum. Możemy zarobić poniżej inflacji, jeżeli te poziomy inflacji będą wyższe. Na blogu znajdziecie wpis o obligacjach. Tam jest plik wekselu, jest kalkulator. Wystarczy w nim zmienić sobie marżę, możecie sobie zobaczyć, co się stanie, jak skończycie jak inwestowanie przed wykupem. Tam dokładnie możecie sobie to policzyć. I teraz pytanie, czy się opłaca, jeżeli chcesz robić to bardzo bezpiecznie. Jakie masz alternatywy? Pytanie. Ok, jest niżej, będzie to w 10-letnich obligacjach Skarbu Państwa 1% ponad inflację. Ale jeżeli zapakujesz to w IKE. To zawsze będziesz miała ten 1% ponad inflację, tak? czyli będzie patrzenie się, inflacja z poprzedniego roku plus 1% ponad tę inflację. Także my cały czas z żoną. Yy, Kontynuujemy oszczędzanie w Ike obligacje. To jest ważny składnik naszego całego portfela. No ale jak wam pokażę szerzej ten cały portfel, to też wszystko stanie się zdecydowanie bardziej jasne. No bo co, lokaty wybrać, tak? Które są znacznie gorzej oprocentowane, które nie mają żadnej korelacji z inflacją. Więc taka obligacja plus inflacja, jak się ją zapakuje w Ike, to wtedy nie ma tego ryzyka pobierania podatku, podatku belki. Jedziemy do pytania od Kamila. Czy myślisz o IKE obligacje w perspektywie, że Ministerstwo Finansów tnie kupony obligacje, ma to jeszcze sens? Znaczy to obcięcie tego oprocentowania, tej marży dotyczy tylko nowych serii, czyli tych obligacji, które będą wyemitowane po 1 maja, więc jak ktoś dzisiaj, jutro i do końca maja jeszcze kupi sobie obligację, tą serię, serię kwietniową, to będzie miał w przypadku 10-latek 1,5% marży. Natomiast, wiecie, te marże są obniżane, ale też czasem. Podnoszone. Gdy zaczynałem inwestować w te obligacje, to marża wynosiła 3% ponad inflację, potem było 2,75% ponad inflację, potem było 1,75%, no i teraz stopniowo spadało. Potrzebuję Państwo teraz naszych pieniędzy. Sam Jestem zaskoczony, że obniżyło oprocentowanie tych obligacji. Jeżeli spadnie na nie popyt, to być może marża wróci znowu do lepszego poziomu, ale nie sądzę, żeby w długim terminie została na tak niskim poziomie. Zobaczymy. Lecimy dalej. I zapytaj, jakie są Twoje przemyślenia odnośnie CFA? Czy warto? Zdecydowanie warto. Bardzo fajny program, bardzo fajnie pozwala sobie poukładać w głowie podejście do inwestowania. Tam jest duży nacisk na analizę fundamentalną i na to, żeby być takim faktycznie analitykiem. Podane wszystko w łatwy sposób po amerykańsku. Jak idziesz na egzamin, to piszesz z tego, co Ci napisali, że będą Cię z tego pytali, a nie tak jak w przypadku polskiego doradcy inwestycyjnego, musisz tam. Strzelać, bo cię zapytają o jakieś tam dziesiąte miejsce po przecinku z jednej z 40 ustaw, które trzeba przeczytać. Więc tak, ja zdecydowanie polecam. Bardzo pomogło mi to naprawdę usystematyzować sobie wiedzę inwestycyjną i bardzo lubiłem się tego uczyć, także polecam. Lecimy dalej. Krzysztof pyta: Mam pytanie. Znajoma w grudniu założyła mi IKE w Esalience i za tę usługę pobrano mi około 750 zł. Niby za założenie. Czy to normalna praktyka, czy IK jest płatne, czy może zostałem naciągnięty na tę kwotę? Nie kojarzę, żeby któreś IK pobierało taką płatę, ale może, bez aliens. Natomiast Krzysztof, no nie wyobrażam sobie wpłaty do jakiegokolwiek produktu pieniędzy bez przestudiowania tabeli opad i prowizji. Także weź do ręki tabeli opad i prowizji upewnij się jaki ty produkt w ogóle kupiłeś bo nie wiem co, 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 czy to są czyste fundusze czy coś, coś innego ale naprawdę słuchaj to są twoje pieniądze to tobie musi zależeć bardziej niż komukolwiek innemu na tych pieniądzach więc no nie możesz wpłacić nigdzie nawet złotówki jeżeli dokładnie nie przestudujesz opad. to jest absolutna podstawa higieny finansowej bo prosisz się tam o problemy co robisz z IK obligacje teraz płacam sobie regularnie co, co miesiąc. Lecą dalej pieniądze, no będą teraz szły akurat w obligacje nieco niżej oprocentowane, ale i tak ja mam cały portfel, to jest ważny składnik portfela, ja chcę mieć ten składnik portfela, szczególnie, że teraz tam większość będziemy mieli z kuponem, z kuponem wyższym. Łukasz, czym różni się kupowanie obligacji detalicznych od obligacji kupowanych w domu maklerskim? Obligacje detaliczne Również kupujesz w domu maklerskim, to jest dom maklerski PKOBP. Tyle tylko, że to jest troszeczkę inny rachunek, ten rejestr obligacji detalicznych. I to są obligacje skarbu państwa, one nie są notowane na żadnym rynku. W domu maklerskim, takim klasycznym, kupujesz nieco inne obligacje obligacje, które są notowane na rynku, których ceny się zmieniają. Tak? I, i, I to są różne serie tych obligacji one są inne niż te detaliczne obligacje skarbu państwa. Więc jak kupisz sobie te detaliczne, to będziesz tak jak na lokacie bankowej widział pyk, 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 codziennie tam będą ci pokazywać jak ta wartość rośnie. Ale jak będziesz chciał kupić obligację taką notowaną na rynku, no to ona ma swój określony kupon, ma określoną rentowność, ma swój spread, jest cena kupna, cena sprzedaży, jest w ogóle niska płynność na tym rynku. Ciężko jest taką obligację kupić i ciężko tak naprawdę wyjść tam na jakąś sensowną re obecnie rentowność. No bardzo niskie są stopy procentowe, bardzo niskie są rentowności obligacji. Moim zdaniem, jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to pff, tam już są wyciśnięte jak cytryny. Łukasz pyta, jak opakować ETF w IKE? No, właśnie tak jak dzisiaj to ja zacząłem robić. Otwierasz IKE w domu maklerskim, który daje możliwość inwestowania w ETF-y. I te dwa domy maklerskie, MBank, bank dom maklerski Boś, oferują taką usługę. Marcin, w jakim stopniu obniżenie oprocentowania obligacji może wpłynąć na rentowność funduszy bazujących na obligacjach? No, oczywiście ono wpłynęło pozytywnie, tak? bo spadły rentowności, spadły stopy procentowe. I dlatego te wyniki obligacji i funduszy obligacji były takie bardzo, bardzo dobre. Miejsca do spadków jest już coraz mniej. Gdyby Narodowy Bank Polski chciał zupełnie gdzieś tam do zera na przykład z tymi obligacjami, ze stopami procentowymi schodzić, gdyby kupował dalej cały czas na rynku, tak jak teraz obligacji, i zaniżał tę rentowność, to jeszcze trochę miejsca jest do wyciśnięcia i do obniżenia tych rentowności. No, w, w, za granicą są rentowności ujemne nawet obligacji, a tu już jest taka końcówka, to już, już jest taka cytryna, gdzie jeszcze zostało troszkę soczku, ale tak naprawdę za chwilę będzie się kończyć. Pytanie od Ewy. Czy według ciebie warto zgłębiać się w Forex? Jest jedna fajna stronka ucząca krok po kroku. 82% wszystkich rachunków chyba na Forexie, tam się zmieniają te statystyki, przynosi straty. Moim zdaniem to jest już takie hobby, jak nauczysz się podstaw inwestowania, jak zbudujesz sobie solidny portfel pod duchem bezpieczeństwa, portfel długoterminowy, to potem jak się już naprawdę nudzisz i chcesz sobie pospekulować na Forexie, to śmiało ale siadasz do pokera z graczami, którzy mają głębsze kieszenie od Ciebie, mają więcej pieniędzy od Ciebie, mają większe doświadczenie od Ciebie, jest przeciwko Tobie statystyka i wiele innych rzeczy, więc ja absolutnie tego pod żadnym pozorem nie polecam. I już ostatnie pytanie od Aldony. Ja trochę nie rozumiem. Można mieć tylko jedno ikę, a Ty mówisz, że masz więcej niż jedno. Aldona, no my wspólnie w domu zarządzamy finansami, więc jest jedno ikę moje, jest jedno IKE mojej żony i to jest to z obligacjami, no i jeszcze mam pracowniczy program emerytalny taką zaszłość historyczną, gdy pracowałem na etacie Ten Investments Partners, więc to jest wszystko zgodnie z prawem lega artis, więc nie tyle ja mam dwa IKE, co u mnie w domu mamy dwa IKE i wspólnie po prostu tymi pieniędzmi zarządzamy. No dobra, to tyle, to tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie wam dziękuję. No i tradycyjnie na zakończenie. Cudo, kolejne z mojej skrzynki e-mail. Bardzo Wam w ogóle dziękuję za te maile. To jest naprawdę rewelacja. Tym razem yy, napisała do mnie Ania. Obiecałam sobie, że jak mi się uda, napiszę do Ciebie. No i Ania pisze tak. Mam na imię Ania i od sierpnia 2019 roku słucham Twoich podcastów nałogowo. Usłyszałam o Twoich podcastach od kolegi z pracy. Pozdrawiamy serdecznie kolegę z pracy. Przeliczyłam się kiedyś i musiałam pożyczyć 15 tysięcy zł. Oprócz tego wzięłam trzy kredyty konsumenckie: na pralkę, ekspres do kawy, i którą koniecznie musiałam mieć. No jasne. Suma zadłużenia na sierpień 2019 roku wynosiła 20 tysięcy zł. Obiecałam sobie, że jeśli spłacę te długi, jeśli mi się uda, napiszę do ciebie. W marcu 2020 udało mi się spłacić wszystko. Zaraz potem, w kwietniu, dostałam podwyżkę i zamiast tak jak zawsze wydać wszystko, zaczęłam odkładać na poduszkę finansową. Dziś po raz pierwszy w życiu bonusu rocznego nie przeznaczam na spłacanie długów, tylko odłożyłam go na poduszkę finansową. Namówiłam mojego narzeczonego na co miesięczne rozmowy o finansach na wspólne konto, wspólne konto oszczędnościowe. Chciałam Ci bardzo podziękować. Czuję się wspaniale, mam poczucie spokoju. Niedawno się zaręczyliśmy i teraz nie boję się już, że nie uda nam się zaplanować budżetu na ślubi i wesele. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Ania. Aniu to ja bardzo serdecznie dziękuję za ten wspaniały e-mail. Gorąco Was pozdrawiam. Życzę Wam mnóstwo miłości, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Podobno jak ludzie dogadują się w sprawach finansowych, to we wszystkich innych również się bez problemu dogadają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień, a ja zobaczę, jaki odcinek chcielibyście obejrzeć. Wszystkiego dobrego. Cześć.